Dzień dobry Państwu. Nazywam się Bartłomiej Rogalski, jestem pracownikiem działu archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie. Moją specjalizacją ścisłą w ramach archeologii jest okres przedrzymski, okres wpływów rzymskich i okres wędrówek ludów, tak? Zapraszam do słuchania. Szanowni Państwo, może na początek wyjaśnimy terminy, cóż to jest ten okres wpływów rzymskich i od kiedy do kiedy on trwa. Proszę zwrócić uwagę, że ostatnie dwa wieki, może inaczej, ten przedział czasowy od wieku II przed naszą erą, gdzieś do wieku IV, V naszej ery, w archeologii traktujemy łącznie, tak? Z tego względu, że w zbyt wielu przypadkach badamy społeczności, które jakby są te same, natomiast około przełomu R zmienia się po prostu model kulturowy, tak? I teraz spójrzcie, proszę Państwo, ten zapis. A1, B1, B2 i tak dalej. Proszę Państwa, w archeologii posługujemy się dwoma systemami chronologicznymi, tak? Chronologią bezwzględną, czyli tym, co jest nam na co dzień bliskie. Mamy rok 2024, tak, czyli rok po roku i to tak naliczamy. Natomiast w archeologii i generalnie, znaczy w archeologii okresu wpływów rzymskich i generalnie również w archeologii prawdziwej przeważnie tego nie robimy. Dlaczego? Proszę zwrócić uwagę, dlaczego? Dlatego, że tak jak powiedzmy dzisiaj, co sezon różne rzeczy wchodzą w modę, tak? Elementy stroju, powiedzmy jakieś, to co nas otacza, tak? Tak samo było w pradziejach, powiedzmy co jedno, dwa pokolenia ludzie zaczęli używać innych typów sprzączek do pasa, powiedzmy fibuł, zapinek, też ceramika trochę wolniej, ale ewoluowała. Ale tak jak dziś możemy powiedzieć, że powiedzmy u naszych, powiedzmy zachodnich sąsiadów, tak, coś stało się modne szybciej, u nas tam powiedzmy rok czy dwa później. Tak samo wtedy, tylko powiedzmy te przemiany nie były tak dynamiczne. Zatem, proszę Państwa, i nas dotyczy to, że pracujący, jakby cały ten system tak zwanej chronologii względnej, tak, z podziałem na fazę okresu rzymskiego od B1 do D, opracował szczeciński archeolog Hans-Jürgen Egers. Tu Państwo widzą badacza przy pracy na cmentarzysku w Długiem pod Stargardem. W latach 50. Hans-Jürgen Egers opracował system chronologii względnej, dzieląc powiedzmy te cztery wieki naszej ery na fazy od B do D. Tak, i tu proszę Państwa mamy ilustrację tegoż, powiedzmy na progu naszej ery, pierwszy wiek, drugi, trzeci i tak dalej, powiedzmy, ale zupełnie inne są w modzie zabytki. Proszę Państwa, i cóż to ma jakby wspólnego z wpływami rzymskimi, tak, czyli Imperium Rzymskim. Zatem zacznijmy od początku. Proszę Państwa, w 15 roku przed naszą erą Tyberiusz i Druzus przeprowadzili kampanię wojenną przeciwko Retom i Windelikom, zamieszkującym obszar od Alp między Renem a rzeką Inn, a Dunajem na północy, tak? W ten sposób jakby ukonstytuowano późniejszą prowincję Recję ze stolicą Augustia Windelicorum. Proszę Państwa, 3 lata później zamieszkujący za Renem Sugambrowie, plemię germańskie, ówże Ren przekroczyli, co z kolei dało pretekst spowodowało kolejną wyprawę rzymską, aby ich spacyfikować. Tak? Flota rzymska czy Rzymianie przepłynęli Renem aż do wybrzeży dzisiejszej Holandii, do Fryzji i nadchodząca zima zakończyła kampanię. Wreszcie w roku 9 naszej ery Druzus wyprawił się przeciwko kolejnym plemionom germańskim za Renem, Tencterom, Uzypertom, Markomannom, i to nas będzie interesować, Cheruską z Febą, i dociera, proszę Państwa, aż do Łaby, tak? I to jest najdalsza manifestacja obecności rzymskiego oręża czy Rzymian na terenie Barbarikum. Proszę zwrócić uwagę, że oddziały rzymskie, które operowały na terenie Barbarikum, wróciły do siebie, natomiast jakby zaznaczyły swoją obecność na terenie Łaby. Proszę Państwa, w ten sposób za chwilę powstały
W ten sposób powstały prowincje rzymskie Germanii. Tu Państwo widzą mapę Imperium Rzymskiego z pierwszej ćwierci II wieku naszej ery. Galia, Germania, tak. Wraz z wojskami rzymskimi postępowała także cywilizacja i kolonizacja rzymska. Stąd, proszę Państwa, no do dziś Państwo wiecie, że tego miasta takie jak powiedzmy Aquis Grantae czy Kolonie, no to wyrosły na gruncie rzymskich obozów legionowych, tudzież rzymskich kolonii. Proszę Państwa, i zdawać by się mogło, że przez długi czas sądzono, że ten limes rzymski, który dzielił świat rzymski od barbarzyńskiego, miał postać takiej ufortyfikowanej linii, który izolował bardziej te dwa światy z obozami rzymskimi, które strzegły go zbrojnie. Raczej nie. Raczej się wydaje, że miało to postać przeważnie takich posterunków rzymskich, które były w miarę potrzeby rozbudowywane. Tam stacjonowały patrole, które te posterunki były rozsiane w takiej odległości, by można było w razie niebezpieczeństwa, jakby zażegnać atakom barbarzyńców. A jednocześnie pas po drugiej stronie wzdłuż limesu był regularnie jakby kontrolowany i pacyfikowany przez wojsko rzymskie, by nie dopuścić do zagrożenia, tak? No i za tym limesem miałoby niby być to barbarikum, czyli puszcza, Paweł, jakieś tam ci, tu widzimy jakieś mroczne postacie, które tam jakieś na pewno niecne zamiary mają, ale nie. Proszę Państwa, przed kolonizacją rzymską Europa barbarzyńska podzielona była na świat celtycki, świat germański, sobie różne, to także w materiale archeologicznym jest czytelne. Celtowie swój sukces polityczny czy swoją ekspansję, tak, zawdzięczają temu, że odkryli rzecz niebywałą, czyli metodę produkcji żelaza z rudy darniowej. Proszę sobie przypomnieć, Państwo znają na pewno nasze dymarki świętokrzyskie, tak, czy co roku jest festiwal, można jechać podziwiać. Wcześniej, proszę Państwa, w okresie tak zwanym hallsztackim, czyli we wczesnej epoce żelaza, owo żelazo miało proweniencję kopalną, tak, rudę wydobywano. Było to oczywiście bardziej, tego żelaza było mniej przede wszystkim, bo tych kopalni również nie było wiele, natomiast gdzieś w IV wieku przed naszą erą Celtowie odkryli, jak tą rudę, tą rudę darniową, czyli no powszechnie dostępną poddawać procesowi wysięku i odkuwać żelazo, tak? To oczywiście wygenerowało postęp cywilizacyjny, rozwój technologiczny, narzędzi broni i, proszę Państwa, aż do współczesnej Turcji owi Celtowie zawędrowali. Także, tereny nadbałtyckie, tereny osadnictwa germańskiego podlegały jak najbardziej wpływom celtyckim. I to jest czytelne zarówno w elementach stroju, na przykład do gdzieś II wieku przed naszą erą przeważnie używano szpil do spinania szat. Później pojawiają się fibule, czyli takie, to Państwo za chwilę zobaczą, czyli takie elementy stroju o konstrukcji agrafki, które rzecz jasna były bardziej praktyczne, bardziej funkcjonalne. Owe szpile wyparły, stały się stałym elementem stroju barbarzyńskiego. Ale tu by nie być gołosłownym, proszę Państwa, jeden z takich bardziej znanych zabytków, kocioł z Gundelstrup, w Danii postać Teutatesa z takim typowym celtyckim naszyjnikiem typu Torquest, tego typu naszyjniki, czyli taka obręcz z takimi cylindrycznymi zakończeniami. One są znajdywane na cmentarzyskach na Pomorzu Zachodnim. Znamy, jest to ewidentny dowód jakby inspirowania się kulturą Celtów. Ale około drugiego, pierwszego wieku przed naszą erą następuje proces napierania ludów germańskich na południowy zachód. Juliusz Cezar, podbijający Galię w toku wojen galijskich, jak czytamy w jego pamiętnikach, konfrontuje się ze Swebami, tak? Ten proces marszu czy migracji Germanów w kierunku Renu, on jest w archeologii czytelny w zjawisku w horyzoncie tak zwanych cmentarzysk typu Gross Romstedt, czyli cmentarzysk, które mają bardzo podobne zabytki, bardzo podobne typy broni, bardzo podobne typy ozdób i one się tak sekwencyjnie układają w kierunku
pogranicza obecnego niemiecko-francuskiego, zatem można jedno zjawisko z drugim, zjawisko archeologiczne z tym, które znamy ze źródeł, korelować. Juliusz Cezar spotyka, wojska Cezara na Renie spotykają drużyny czy oddziały Swebów pod wodzą Ariowista. Co ciekawe, imię Ariowist, jakkolwiek był to król germański, znany pierwszy znany w źródłach, to jest to imię celtyckie. Tak, także to też dowodzi, że ten wpływ cywilizacji celtyckiej na Germanów był bardzo, bardzo istotny. Ale od pierwszego wieku, w czasach, którymi się zajmujemy, tereny, proszę Państwa, między Łabą a Renem zajęte były przez szereg plemion germańskich, które tworzyły, proszę Państwa, też swego rodzaju konfederacje czy związki polityczne. Tak? Także to nie było jakaś dziś, gdzie ci barbarzyńcy, powiedzmy, żyli w jakimś takim rozproszeniu, czy interesowali się wyłącznie sobą. Nie. Związki polityczne jak najbardziej były kultywowane, dbano o nie. Proszę Państwa, ten obszar był zajęty przez tak zwany Związek Swebski. Przynależność do niego była na tyle istotna, że manifestowano ją nawet w wyglądzie zewnętrznym. Tu Państwo mają czaszkę znalezioną na terenie współczesnej Danii z tak zwanym węzłem swebskim. Tak? Wojownicy plemion germańskich, które do tego związku należały. Prawda? Ja tego Państwu nie pokażę z przyczyn naturalnych, ale proszę mi wierzyć, że włosy długie zbierano na bok, zawijano w taki węzeł prawosłowski i to było wyznacznikiem, że wojownik jest tutaj reprezentantem tegoż związku. Proszę zwrócić uwagę, tu są atasze, czyli takie ucha do takiej pierścieni z naczyń rzymskich brązowych, gdzie takich Germanów jako żywo z tymi tutaj pętelkami mamy wyobrażonych, prawda? Co innego, ale nie tylko. Proszę Państwa, osobne bliżej już Pomorza, osobnym bytem politycznym byli Longobardowie, również Hermundurowie i Markomanowie. Proszę Państwa, tu mamy Ren, Dunaj. I na tych dwóch rzekach, jak Państwo pamiętają, opierała się granica Imperium Rzymskiego, natomiast w tym miejscu między nimi to była, wiecie Państwo, że to jest taki przesmyk, który Rzymianie nazywali Agri Decumates, czyli pola dziesiętne. Tam osadzano weteranów, by z rodzinami mieszkali, powiedzmy, no już tacy, powiedzmy, no wyrobieni w tym sztuce wojowania, żeby tego terenu strzegli jako ci najbardziej doświadczeni, tak, i predysponowani. Proszę Państwa, ten obszar zamieszkiwało plemię Markomanów, które jest o tyle ważne, że u progu naszej ery pewien arystokrata z jego plemienia, tu Państwo mają w interpretacji netflixowskiej Netflixa z serialu Barbarzyńcy, tak, dwa sezony się ukazały, ma robot z plemienia Markomanów. Jako dziecko, czy jako młody człowiek spędził młodość w Rzymie. Tam się kształcił, także w sztuce wojennej. Z jednej strony zdobywał doświadczenie, z drugiej strony też jakby gwarantował to, że ojcu nic głupiego do głowy nie przyjdzie, tak, przeciwko Imperium Rzymskiego. Po lewej stronie mamy Arminiusza, z kolei przywódcę Herusków, o którym również będzie za chwilę mowa. Ci dwaj byli sobie współcześni. I proszę Państwa, na początku naszej ery Marobot wraca do swojego ludu, czy dobrowolnie, czy uciekł, tego nie wiemy, natomiast proszę zwrócić uwagę, że z jego inicjatywy cały lud Markomanów przeniósł się do obecnej Kotliny Czeskiej. Tam Markomanowie zniszczyli państwo bojów celtyckich. Proszę Państwa, stąd Bohemia dzisiejsza w polszczyźnie. I cóż, proszę zwrócić uwagę, że te tereny, jak sobie rzekliśmy, Recja, Nolicum, Pannonia, to już były prowincje rzymskie oparte o linię Dunaju. Państwo Markomanów było zaraz, że tak powiem, za rzeką. Marobot postanowił zrobić rzecz niebywałą, to znaczy państwo plemienne przerobić na państwo, na modłę państwa rzymskiego, tak? Czyli jakby zmodernizować cały model państwa. Póki nie tylko spraw wojskowych, to Rzymianie jakby to tolerowali,
Kiedy jednak postanowi zreformować wojsko, to znaczy z drużyny plemiennej na wojsko takie z prawdziwego zdarzenia, no to już jakby należało, no to już Rzymianie brali ostrożności. Państwo Markomanów cały czas żyło w cieniu jakby zagrożenia ze strony rzymskiej. Koniec końców stało się tak, że Rzymianie wysłali wojska, by państwo Markomanów spacyfikować. Ratunek przyszedł z nieoczekiwanej strony, ponieważ na terenie Panonii wybuchło powstanie, które spowodowało, że te oddziały musiały zawrócić, by je pacyfikować. Tak? Także przez chwilę Markomanowie odetchnęli z ulgą, ale tu, proszę Państwa, w ujęciu czeskiego badacza Duberiora skartowany, jak to nazwę, Imperium Marobonda, prawda, to państwo podporządkowywało sobie politycznie i militarnie sąsiadów. Tu mają Państwo mapę stanowisk archeologicznych, cmentarzy, osad, które jakby dokumentuje też dość gęste zaludnienie tego obszaru. Czy wpływy takie bezpośrednie obejmowały także Pomorze? Chyba nie, ale niezależnie od tego powiedzieliśmy sobie, że Markomanowie musieli pod wodzą Maroboda priorytetem dla nich było zabezpieczenie się od południa, natomiast od północy sytuacja też jakby była, powiedzmy, nie tyle groźna, co po prostu mieli się z kim liczyć, tak? Teren dzisiejszej Wielkopolski, Śląska zajmowała kultura przeworska. To jest taka generalnie ziemie polskie w okresie wpływów rzymskich jakby zajęte były przez dwie takie wiodące kultury. Kulturę wielbarską, o której sobie szerzej powiem, jako bezpośrednio związaną z Pomorzem Zachodnim, i kulturę przeworską na południu od niej. Nazwy pochodzą od tak zwanych stanowisk eponimicznych, to znaczy generalnie w archeologii nazwy kultur tworzymy dla starszych epok od jakiegoś wiodącego zabytku, tak? Na przykład w neolicie są to kultura tam pucharów lekowa, kultura amfor kulistych, tak? Natomiast w okresie rzymskim najczęściej jest tak, że tworzymy się od jakiegoś cmentarzyska, które dało nazwę, tak? Cmentarzysko w Wielbarku, w tej chwili pod Malborkiem, no to powiedzmy było tym pierwszym takim sztandarowym cmentarzyskiem. Od tego nazwano całą kulturę archeologiczną. Proszę Państwa, kultura... Kulturę przeworską, czy tereny, które ona zajmowała, identyfikuje się w nauce ze Związkiem Lugińskim, czyli badacze tutaj jakby kładzie znak równości między Lugiami a Wandalami. Zatem jest to kultura archeologiczna, gdzie bardzo, przynajmniej na podstawie źródeł wykopaliskowych można powiedzieć, że bardzo zmilitaryzowana, bo obok Skandynawii mamy tutaj najwięcej uzbrojenia, tak? Co grup męski, to mamy komplet broni. Natomiast na Pomorzu pojawiali się, kto to za moment, ale niemniej, by zapewnić sobie bezpieczeństwo od północy, Markomanowie musieli po prostu ten pokój kupować, tak? Czy tak sobie układać relacje z tymi sąsiadami od północy, aby nic tam im nie groziło. No i jak to czyniono? Proszę Państwa, przez kupowanie tego pokoju, czy zjednywanie sobie tych sąsiadów tym, co było cenne w ich, jakby w ich świecie, czyli przez importowane przedmioty rzymskie. I tutaj Publiusz Korneliusz Tacyt pisze, że w stolicy państwo Markomanów byli, niepochlebnie się o nich wyraża, ale byli też rzemieślnicy rzymscy, którzy wykonywali na potrzeby, dali się skusić, powiedzmy, i wykonywali te luksusowe przedmioty, luksusowe wyroby na potrzeby barbarzyńców, tak? Tu mamy przykłady takie, wybrałem dwa ze stel rzymskich, tu mamy warsztat, jak mi się wydaje, chyba brązowniczy, tutaj garncarza. Proszę Państwa, i to sprawia wszystko, jakby ten pojawienie się, czy bogacenie się takiej wąskiej grupy ludności na Pomorzu Zachodnim, ale nie tylko, także w ogóle w Barbarikum, sprawia, że powstaje taka osobna klasa społeczna, jak arystokracja plemienna, tak, czy elity społeczne. To jest przykład i to jest czytelne w wyposażeniu grobów. Tu, proszę Państwa, zobaczcie pochówek z Czelina nad Odrą. Wojownik, mężczyzna w sile wieku, zmarły, skremowany, tak, tą situlę rzymską, ona była wykonana gdzieś na przełomie w okolicach dzisiejszego Neapolu, w Capui. Ją wykorzystano jako popielnicę, szczątki sypano do środka. Wyróżnia się od sobie współczesnych wyposażeniem, tak. Tenże grób również wyposażono w fibulę
prowincjonalno-rzymską. Takich, proszę Państwa, na Pomorzu jest dwie, to jest okaz ze Świecianowa. A tu, proszę Państwa, mamy obszar dzisiejszej Austrii, czyli dawniejsze Noricum i te same fibule, które znaleziono w warsztatach produkcyjnych, tak? To skolonizowane, zromanizowana prowincja staje się też bardzo, bardzo intensywnym, bardzo ważnym ośrodkiem metalurgicznym. Jeszcze inny przykład, mianowicie z Sierosławia, pod Kołobrzegiem, rzymski kociołek, fibule rzymskie z pierwszego wieku. Tutaj jest analogiczne fibule, para fibuł rzymskich z pierwszych dekad naszej ery z Jęczydołu pod Stargardem. A tu, proszę Państwa, ciekawostka, bo naddodrzańska lokalne, takaż fibula, ale wykonana z żelaza, czyli mamy prawo się domyślać, że również się kopiowano na miejscu, tak? Proszę Państwa, tu się cofnę, zapinki typu A, to jest skrót od nazwiska Almgren. Oskar Almgren był szwedzkim badaczem, który na przełomie, na początku wieku XX opracował typologię tych zapinek. Zapinek, proszę Państwa, dla badacza, archeologa zajmującego się okresem wpływów rzymskich, fibule, tak, czyli te spinki, powiedzielibyśmy, które trzymały odzież, to jest wiodący typ zabytku. Dlaczego? Proszę Państwa, te mają numer 236, 237. Tyle typów jest, one się różnią zarówno konstrukcją, surowcem, z którego je wykonano, elementami zdobniczymi, ilością tych zwojów. Tu Państwo widzą na przykład grzebyk na kabłonku, tu go nie ma. Na tych zapinkach sprężynka jest ukryta. To wszystko ma wartość datującą, tak? Jeżeli powiedzmy, jeżeli w grobie znajdę tego typu fibule, no to wiem, że ten człowiek zmarł już w pierwszej dekadzie naszej ery, tak? Proszę Państwa, przedmioty importowane, wyprodukowane w Imperium Rzymskim czy w prowincjach rzymskich docierają na Pomorze Zachodnie w takich sekwencjach, tak? Nazywanych falami. Proszę Państwa, nazwy zawdzięczamy również szczecińskiemu badaczowi Ryszardowi Błągiewiczowi. To jest postać niebywała. Powiedzieliśmy nietuzinkowa, z ogromnym wkładem dla okresu wpływów rzymskich, dla badań nad okresem wpływów rzymskich w ogóle w Europie. Tenże badacz zdefiniował, zauważył, że najwięcej zabytków rzymskich pojawia się proszę zwrócić uwagę, po pierwszej połowie wieku I, nazwał ten wysyp, tak, czy tą falę napływu falą czeską od Czech, Kotliny Czeskiej, skąd Markomanowie skąd one napływały. Następnie po upadku państwa Markomanów przejmują to Kwadowie, również lud germański mieszkający na Słowacji, który zaczyna jakby tę samą politykę uprawiać, tak, czyli zjednywać sobie sąsiadów przez napływ importów. Później się kierunki modyfikują w zależności kartograficznej, także nazwano je falą słowacko-duńską i końcową. I to jest wybór ze zbiorów naszego muzeum, tak? One są wszystkie na wystawie stałej dostępne, także zapraszam, można przyjść podziwiać. Czerpaki to niestety nie mają, trzy cedzidła rzymskie, one niestety nie wiadomo skąd są, to znaczy gdzieś w inwentarzu, gdzieś w księgach inwentarzowych nie napisano tego, tak, nie jest to odnotowane. Szklane czarki rzymskie z Kosina pod Pyrzycami, wiadro z Postomina, piękna misa rzymska z Lubieszowa pod Gryficami, tak, to wszystko były wyposażenia grobów elit plemiennych. Proszę Państwa, tutaj jedno z tych cedzideł. One jest pięknie te dziureczki się układają, proszę Państwa, w różne wzory. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj Państwo sobie idziecie do znajomych, kupujecie wino, można otworzyć butelkę i spożywać, w tamtych czasach nie. Z wina wytrącały się różne odpady, które trzeba było najpierw odcedzić, tak? Także tego typu sitko i wiaderko tworzyły komplet. Wina raczej nie sprowadzano do barbariku, natomiast jak najbardziej tego typu zestawy naczyń już tak. Były one jakby wyznacznikiem luksusu. Proszę Państwa, cóż się stało z państwem Markomanów, które dzięki któremu Pomorze jest jedną z najbardziej bogatych w przedmioty rzymskie, jednym z najbardziej bogatych w przedmioty rzymskie regionów Europy. Proszę Państwa, w 9 roku naszej ery dochodzi do bitwy w Lesie Deutoburskim. Arminiusz, tak, którego widzieliśmy, wódz Herusków. Heruskowie stali wówczas na czele Związku Swebskiego.
rozbija w Lesie Deltoburskim, czyli w rejonie dzisiejszego w pograniczu niemiecko-holenderskim, trzy rzymskie legiony. Jest to niebywały szok dla społeczeństwa rzymskiego, dla Augusta również. I cóż, po czym z sobie znanych powodów wyprawia się z tych zachodnich Niemiec do Kotliny Czeskiej i rzuca wyzwanie Markomanom. Tak? Oba wojska spotykają się w Lesie Hercyńskim. Wodzowie przemawiają z konia, jak pisze Tacyt, do swoich wojowników. Ale minusem, jakby ciemną stroną państwa Markomanów było to, że tworząc jakby tą siłę polityczną, czy poporządkowując sobie sąsiadów, również wypracowali sobie bardzo, bardzo aktywną opozycję. Opozycja plemienna wśród Markomanów szukała azylu, jak wiemy, na terenie Pomorza, czyli u nas, wśród Gotów, którzy już wtedy pojawili się na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Proszę Państwa, owa bitwa kończy się klęską Markomanów. Jak pisze Tacyt, pierwsi z pola boju schodzą Longobardowie. Wybucha panika, uciekają wszyscy do nieznanej do dziś stolicy państwa. Wojska Arbiniusza ścigają ich. No i wtedy, jak pisze Tacyt, młody arystokrata o imieniu Katuwalda, gdzieś z terenu państwa Gotów, czyli z naszego Pomorza, z sobie podobnymi, prawda, maszeruje na południe i dokańcza dzieła. Nie za długo, ponieważ za chwilę z kolei państwo Markomanów pod jego rządami również upada, pod kolejnymi wojnami. Obaj panowie, Marobot i Arminiusz, lądują gdzie? W Rzymie, tak? Występując o azyl polityczny. Czy się panowie spotkali? Nie wiemy. Nie jest to jednak koniec jakby politycznej kariery Markomanów. W 166 roku wybuchają wojny markomańskie za panowania Marka Aureliusza. Proszę sobie przypomnieć film Gladiator Ridleya Scotta, który zaczyna się od tej sekwencji, prawda, bitwy w lesie i Marek Aureliusz, prawda, taki zdruzgotany, prawda, zamyka oczy i mówi, że całe życie była wojna, no i to jest ten ostatni, ma nadzieję, akord, nie? Proszę Państwa, tu jest w roku między 166 a 170 plemiona germańskie przełamują Limes, w tym Markomanowie i Kwadowie. Stąd powiedzieliśmy sobie, że chaos, który panuje tutaj, czy walki, sprawiają, że importy rzymskie, które produkowane są na terenie prowincji rzymskich, jakby osoby czy grupy ludzkie, które nimi handlują, czy je przewożą, muszą szukać nowych szlaków. Zatem kolejną taką falą jest fala duńska, czyli przez wyspy duńskie naokoło. I to również jest czytelne na Pomorzu. Proszę Państwa, najdalej na północ wysunięte miejsce, gdzie Rzymianie, żołnierze rzymscy dotarli, to jest Trenczyn. Tam, proszę Państwa, w 170 roku zostawili inskrypcję. Kalisja Ptolemeusza, no to nie jest Kalisz, tak, ale to Państwo wiedzą, zapewne jest to jakieś osiedle również na terenie Słowacji, tak? I to są przykłady również ze zbiorów Muzeum naszego szczecińskiego, zabytków rzymskich, taki no już o późniejszej metryce, pucharki szklane z Borkowic i z Witkowa. Zresztą one są nazywane też Borkowice przez niektórych badaczy. Oliwki są szlifowane, tak? Wykonywano najpierw bryłę naczynia, później jakimś takim piaskowcem zapewne wyszlifowywano mozolnie ornament, tak? Kolejna czarka z pół chleba. Proszę zwrócić uwagę, że to szkło nie jest klarowne. Gdyby Państwo widzieli takie naczynie pod światło, masa jest bąbelków, tak? Tu już widzimy, tu już naczynie jest lepiej wykonane, szkło jest bardziej klarowne. Ale kim byli, proszę Państwa, ludzie, którzy jakby żyli w tym środowisku, tak? Bo zabytki same sobie nie ewoluowały, nie wędrowały. No ktoś musiał, że tak powiem, o nie pytać, o nie zabiegać, ktoś musiał po prostu na tym Pomorzu mieszkać, tak? Jak przypomnę, Pomorze, w zasadzie ten obszar Polski odwarty na północ, tak generalnie, zajmowany był przez kulturę wiedźbarską, teren Wielkopolski, Śląska, Małopolski, kultura przeworska. Na zachód od Odry mówimy o tak zwanym kręgu nadłabskim,
I Dolina Odry to jest, proszę Państwa, taki specyficzny region, gdzie elementy tych wszystkich dużych takich jednostek kulturowych się mieszają. Jest to bardzo heterogeniczne i powstają takie małe, heterogeniczne grupy kulturowe lokalne, jak grupa gustowska, lubuska czy grupa pyrzycka. Tak? Proszę Państwa, czymże była kultura wielbarska? Pojawiła się u zarania naszej ery. I przez kolei kultura wielbarska wykazuje coś, co nazwano strefami zasiedlenia, czyli po prostu z biegiem kolejnych dekad ekspansja terytorialna kultury wielbarskiej postępuje najpierw, proszę Państwa, z Pomorza do północnej Wielkopolski, na teren Warmii i Mazur, pojawia się również na Mazowszu i proszę Państwa już tak i później na terenie Podlasia, Ukrainy, aż do Morza Czarnego, tak? I już dawno zwrócono uwagę, że migracja, powiedzmy, tych stanowisk kultury archeologicznej pokrywa się ze znaną w źródłach pisanych wędrówką Gotów i Gepidów, tak? Czy też ludów gockich. Proszę Państwa, żyjący w V wieku Kasiodor opisał historię, spisał tak, całą historię Gotów, zapewne na polecenie królów gockich. To dzieło się nie zachowało, zachował się natomiast jakby wypis z tego, czy skrót autorstwa jemu prawie że współczesnego Jordanesa, zwana w skrócie Getiku. No i tam pisze, stąd wiemy, że Goci przybyli ze Skandynawii pod wodzą Beriga na kilku łodziach. Natomiast ostatni się spóźnili, a ponieważ w języku gockim spóźniacki to gepanta, no to tych spóźniackich nazwano gepidami, tak? Taki jest mit, powiedzmy, założycielski tego ludu. Przybyli na Pomorze, ten nowo zasiedlony region, ten kraj nazwali Gotiskandzą. Mieli po wylądowaniu stoczyć bitwę z autochtonicznym plemieniem Ulmerugiów, który wypchnęli gdzieś na zachód, ale to jest taki topos, który jakby towarzyszy jakby historii wszystkich, większości, proszę Państwa, ludów, że po zajęciu jakiegoś nowego lądu należało go podbić, tak? Tutaj proszę sobie przypomnieć historię Longobardów, gdzie oni również ze Skandynawii przybywają na teren wybrzeża kontynentalnego. Tam, proszę Państwa, spotykają niegodziwych Wandalów i też są zmuszeni z nimi walczyć, tak? Stąd się zresztą wzięła ich nazwa, bo według Pawła Diakona, który ich dzieje spisał, zwani byli Wanilami, no ale ponieważ przeliczyli sobie, że niestety militarnie nie sprostają Wandalom, poprosili boginię Freję o radę. Ona była jako jej ulubieńcy. No ona męża z kolei, bodajże to Odyna poprosiła, zapytała, kto wygra rano bitwę, czy jedni, czy Wanilowie, czy Wandalowie. On powiedział, ci, którzy mają więcej brud. Tak? No i wtedy kobiety owych Wanilów sobie długie włosy splotły pod brodą. Tak? Mąż rano wstał, patrzy, no słowo się rzekło, więcej brud mają ci, czyli ci wygrali. I tak powstali Longobardowie, czyli Długobrodzi. Proszę Państwa, te dwa ludy, Goci i Gepidzi, jakby ich historia przez następne 5 wieków jakby idzie w parze. Byli sobie pokrewni, ale to nie znaczy wcale, że nie dochodziło między nimi do animozji. W połowie wieku III, jak wiemy, również od Jordanesa doszło do bardzo krwawej wojny między oboma plemionami. Gepidzi pod wodzą swojego króla Fastidi ponieśli druzgocącą klęskę, jak pisze kronikarz, już nigdy więcej nie wrócili do dawnej potęgi. W toku dziejów Goci się dzielą na Ostrogotów, Wizy. Proszę Państwa, tu Państwo widzą całą trasę tego jakby migracji ludów germańskich w okresie wędrówek ludów. W 375 roku Hunowie jakby uruchamiają ten efekt domina. Wizygoci kończą, proszę Państwa, swoją wędrówkę przez Galię w Hiszpanii. Z kolei Gepidzi, proszę Państwa, na terenie współczesnych Węgier niestety zostają wyniszczeni przez Awarów, tak?
Na marginesie można powiedzieć, że wspomnieliśmy o Związku Lugińskim. Jeżeli ich identyfikować z wandalami, to oni mają swoją epopeję. Proszę spojrzeć, przez Hiszpanię do Afryki, południowa część Półwyspu Iberyjskiego to jest co? Al-Andalus, tak? Część badaczy twierdzi, że to jest zarabizowana forma imienia wandalów. Ale my wracamy do siebie. Cóż to jest? Wieża Bismarcka, tak? Na Gocławiu. Wzorowana na, jak pozostałe na grobowcu Teodoryka Wielkiego w Rawennie. Zatem można powiedzieć, że ten jakby ten duch gocki wrócił, prawda, okrężną drogą na Pomorze Zachodnie jak najbardziej, nie? Proszę Państwa, kultura wilbarska różniła się zasadniczo, jeżeli chodzi o taki materiał stricte archeologiczny, bo tyle źródeł, od tego, co było przedtem. Przede wszystkim w obrządku pogrzebowym mówimy o tak zwanym birytualizmie, tak? Czyli zmarłych zarówno chowano w obrządku szkieletowym, jak i w obrządku ciałopalnym. Wcześniej, praktycznie od epoki brązu, to kremacja zwłok była wiodącym. Sporadycznie zdarzało się, że trafiały się jakieś pochówki szkieletowe i one zazwyczaj są jakieś, powiedzmy, no, odstają od normy, tak? Tu Państwo mają przykłady z paru cmentarzy. To ze z naszych zbiorów pochówek tzw. księżniczki z Bagicza z 1890, odkrycie z 1890 bodajże trzeciego roku. Bagisz, no w tej chwili peryferie koło brzegu, rybacy szli, idąc plażą, zobaczyli tego kłodę, która wypadła z klifu. W środku znajdował się pochówek młodej kobiety z kolią, fibulami. One do dzisiaj nie dotrwały, natomiast jak najbardziej ten grób można również u nas na wystawie w muzeum podziwiać, tak? Przy czym trzeba powiedzieć, że pochówki w takich sarkofagach wykonanych, czy też trumnach wykonanych z kłody w drewnie, one nie są ewenementem, one są często spotykane na cmentarzyskach kultury wielbarskiej, tak? Tu inne przykłady, proszę Państwa, wyposażenie grobu kobiecego. Groby szkieletowe są o tyle ciekawe, że czy może ważne dla stanu badań, że proszę zwrócić uwagę, ciało się rozkłada, odzież się rozkłada, elementy metalowe, czy to, co powiedzmy jest niepodatne na erozję, się zachowuje. Cóż tu widzimy? Grób kobiety, kobiecy grób, sprzączka do pasa, pas na talii, prawda? Tutaj mamy paciorki szklane, zapewne w jakiejś takiej sakiewce czy woreczku. Jedna fibula, druga fibula, które spinały szaty na piersi. Szpile mają swoją jakby typologię, swoją. Był to element stroju kobiecego. Proszę zwrócić uwagę, że w okolicy głowy, dlaczego? Dlatego, że służyły do spinania jakiejś chusty może, czy takiego elementu, powiedzmy, no, stroju kobiecego, czy włosów, ale raczej mi się wydaje, że czegoś w rodzaju czapki, chusty, czegoś takiego, tak? Jeżeli odwiedziliby Państwo wykopaliska, no to niestety ogromna większość grobów szkieletowych czytelna jest już jedynie jako ślad na piasku, tak? Czyli po prostu przepuszczalność piasku, przepuszczalność otoczenia sprawia, że dostęp tlenu, tak, bakterii, to wszystko się rozkłada. Widzimy tylko obrys jamy grobowej. Czasami, powiedzmy, jakieś przebarwienia, zęby się zachowują, tak, no bo szkliwa, także to jest to jak najbardziej. Ale najczęściej nic ponad to, nie? Poza grobami szkieletowymi na cmentarzyskach kultury wielbarskiej jak najbardziej spotykamy groby ciałopalne. W dwóch odmianach znane w archeologii, tutaj Państwo mają grób popielnicowy, czyli zmarłego skremowano, wrzucono do popielnicy, do naczynia, obok grób jamowy, często, czyli tam, gdzie tego naczynia brakuje. Proszę Państwa, bardzo często niektóre z tych grobów są jakby wieńczone taką stelą kamienną ze śladami obróbki, tak? To nie był kamień, który gdzieś tam wybrano ze względu na jego formę, ale ktoś nad nim popracował. To, proszę Państwa, również ze zbiorów naszego muzeum grób z Brzeźnicy. Taki bardzo w swojej grób popielnicowej, w swojej najbardziej powszechnej formie, czyli popielnica, parafibul, dość ubogie wyposażenie. Ale to zjawisko, o którym wspomniałem, tworzenia się elit społecznych,
pod wpływem jakby impulsów z Rzymu w postaci napływu i kumulowania dóbr. Ono w kulturze wiewiarskiej przybiera już taką powiedzmy szczytową formę, bo pojawiają się cmentarzyska kurhanów, tak? Grobów, czyli grobów członków elit plemiennych, na które pokrytych nasypami ziemnymi. Mało tego, często, proszę Państwa, kiedy zdejmie się ten nasyp, to pod spodem widać ślady orki, tak? To są ślady orki, czyli jakichś zabiegów religijnych, powiedzielibyśmy, które przed zdeponowaniem ciała zmarłego i usypaniem tej konstrukcji kamiennoziemnej często na nim, nie? Wnętrze, często też do czynienia mamy ze śladami, jak możemy przypuszczać, jakichś komór grobowych, drewnianych, kamiennych, tak, to ciało widać, że towarzyszył temu rozbudowany pogrzebowi takiego członka elity społecznej, takiego arystokratki, towarzyszył bardzo skomplikowany zabieg i budowania tego grobowca i w ogóle jakby całego obrzęd i później rozbudowany obrzęd pogrzebowy. Tu, proszę Państwa, przypadek niebywały, no bo z kolei, jeżeli mamy grób, prawda, i tutaj jakieś naczynie rzymskie, tu widzimy kolię, tutaj plansze do gry, no to się znalazł od razu ktoś, kto chciał to sobie zabrać, nie? I często znajdujemy i na cmentarzyskach płaskich, czyli takich, powiedzmy, bez tych nasypów ziemnych, i na cmentarzyskach kurhanowych ślady, proszę Państwa, wkopów rabunkowych, jeszcze starożytnych. Bardzo interesujące jest to, że tu się cofnę. Znajdujemy grób i widać, że ktoś się wkopał od powierzchni i nie rozkopał całości, tylko dokładnie wiedział, że jak tu jest głowa, stopy, no to powiedzmy gdzieś na wysokości piersi muszą być zapinki z metali kolorowych, często szlachetnych, tak, tu musi być sprzączka do pasa i dokładnie w tym samym miejscu taką dziurę, taką sztolnię dół wykopał, nie? Co wskazuje również na to, że groby te były na powierzchni jakoś, musiały być jakoś manifestowane. Groby książęce, czy też groby, czy cmentarzyska kurhanowe, to jest takie zjawisko, które obejmuje całe północnoeuropejskie barbarykum, nie tylko Pomorze, ale na Pomorzu jest tych stanowisk wyjątkowo dużo. Do tego stopnia, że w archeologii mówimy, także europejskiej, o typie grobów, czy typie kurhanów typu lubieszewskiego, cmentarzyska w Lubieszewie pod Gryficami, tak? Także tu mają Państwo przykłady z różnych części Europy. Z Półwyspu Jutlandzkiego, też z kultury przeworskiej, tak? I proszę zwrócić uwagę, że te typy naczyń, one są podobne do siebie. Drugim takim typem stanowisk kultury wielbarskiej, które Państwa zainteresuje, to są kręgi kamienne. Nie? One są również związane ewidentnie z gotami. Tu Państwo mają ich mapkę, przykład z Grzybnicy pod Koszalinem. Tu należy od razu powiedzieć, że w większości przypadków te kręgi to jest rekonstrukcja, tak? To nie jest tak, że ktoś idzie do lasu i one już tak sobie stoją. Nie. W toku badań, proszę Państwa, one są rekonstruowane, bo Państwo się domyślają, że te głazy są poprzewracane też, to często jakieś tam prace ziemne, orka tak dalej, to się nasadzenia drzew, to spowodowały, że one były przemieszczane i wymaga to później, no żeby oddać do użytku jako chociażby formę jakiegoś skansenu, to należy ten teren jakby wtórnie zaaranżować. One mają, kręgi kamienne mają swoje analogie w Skandynawii, na co również zwracano uwagę i traktowano jako argument za tym, by kulturę wielbarską z ludami, czy powiedzmy ze Skandynawami łączyć. To jest przykład ze Szwecji. Zanim pojawili się archeolodzy, no to czy badacze pradziejów, no to oczywiście człowiek mieszkający czy mający kontakt z tymi obiektami musiał to sobie jakoś wytłumaczyć. Tutaj, proszę Państwa, w folklorze zachodniopomorskim czy w folklorze skandynawskim mamy tutaj opowieści o zaklętych tancerzach, o powiedzmy jakiś tam, nie wiem, jakaś grupa rolników próbowała diabła na przykład oszukać i usiedli w kręgu, no i zostali zamknięci, zaklęci w kamień. Trole w Skandynawii zostały zaklęte w kamień. Co nam to przypomina? Bilbo Baggins, który zadał zagadkę trollom do Bladego Świtu i powiedzmy oni tam się przemienili, skamienili. Tak? No, ewidentna inspiracja folklorem północnoeuropejskim. Tak? Do dzisiaj kto z Państwa był na wycieczce, to może spotkać takie te domki, czy te górki trolli do dzisiaj, ale nie tylko u nas na Kaszubach, także ta tradycja
Także powiedzmy ten wątek w folklorze jest czytelny w postaci stolemów, tak? Czyli powiedzmy ta z kolei mieszkańcy naszego Pomorza tłumaczyli sobie to tym, że obecność tych założeń, tych koncentracji głazów w lesie, że ci dawni olbrzymi, prawda, albo tymi kamieniami rzucali, albo tam walczyli ze sobą i potem i to po nich pozostało, nie? To jest krąg kamienny z Puławna, to zdjęcie uprzejmie udostępnione mi przez kolegów z Muzeum w Koszalinie. Stanowisko nadal badane, takie jest, powiedzmy, krąg kamienny, który w tej stanowisko z kręgami kamiennymi, które obecnie jest przedmiotem prac archeologicznych. To proszę zwrócić uwagę, jak to się odbywa. Jest teren eksplorowany, jest metodycznie takimi powiedzmy, arpoarze. Całość się doczyszcza. Stanowisko w Odrach, proszę Państwa, z kręgami kamiennymi zasługuje na osobną uwagę, bo ma dosyć ciekawą historię, mianowicie próbowano niemieccy badacze Rolf Miller i Paul Stefan próbowali udowodnić, że owe kręgi kamienne, jeden, drugi, trzeci, że można poprowadzić między nimi linię i miały w ich ujęciu, w ich przekonaniu, miały one pełnić funkcję jakiegoś rodzaju obserwatorium astronomicznego i to, proszę, i tutaj jakby dowodzono, że na przykład między Kurhanem, jak się stanie tam o określonej porze roku, między Kurhanem numer 1 a 4, no to można Syriusza namierzyć, tak, czy powiedzmy pas Oriona, ale badania weryfikowano to do lat 90. W latach 90. to badacze z Poznania bodajże jeszcze prowadzili pomiary na stanowisku w Odrach. Okazało się to jakby ślepą uliczką w badaniach, ponieważ jakby wszystko weryfikuje negatywnie geomorfologia. Miejsca tego typu musiałyby być wyeksponowane, żeby ten horyzont, powiedzmy, był czytelny. Natomiast kręgi kamienne, znaczy stanowiska z kręgami kamiennymi zazwyczaj są otoczone jakimiś wyniesieniami terenu, morenami, także część one względem siebie nawet nie są na jednym poziomie, nie są tak, powiedzmy, tak pozycjonowane, by jakąś linię można było w sposób powtarzalny, by można było w sposób powtarzalny z tego korzystać. Tu, proszę Państwa, wspomniana grzebnica, dzisiaj skansen archeologiczny, zachęcam do odwiedzenia, no bo miejsce jest niezwykle klimatyczne. Przykłady wyposażenia grobów kultury wielbarskiej, parafibul, bransoleta, przęślik tracki, grób kobiecy, kolejne trzy zapinki, bransoleta, kolia, rekonstrukcja stroju kobiecego, tak? Ta ilość zapinek, dlaczego dwie i trzy, plus dlaczego bransoleta? No bo, proszę Państwa, strój męski był dość prosty w okresie wpływu rzymskich. Spodnie, koszula, płaszcz, dlatego często w grobach męskich tych zapinek jest mniej. Fibule często są na szkielecie w okolicach obojczyków. Tam pozostałość po spięciu pasa. W przypadku kobiet mamy do czynienia z dwoma rodzajami ubioru żeńskiego. Pierwszy to jest prosta spódnica, koszula i tenże płaszcz, a drugi to jest, jak się wydaje, taka suknia w postaci takiej, proszę zwrócić uwagę, taka rura, powiedzmy tak, spięta, gdzie na ramionczkach parą zapinek. Te fibule, proszę zwrócić uwagę, one służyły także nie tylko w przypadku stroju kobiecego, nie tylko do spinania odzieży czy elementów odzieży, ale także do przepinania różnego rodzaju sakiewek, woreczków, tak, po to, żeby mieć to przy sobie. Ten strój, proszę Państwa, wzorowany na sukniach antycznych typu peplos, co nam to, proszę Państwa, przypomina? Jane Austen, początek wieku XIX, u nas, proszę Państwa, Księstwo Warszawskie, także gdzie następowała fascynacja antykiem, także w modzie, elementy architektury, jakieś takie bibeloty również wzorowane na antyku, nie? Pójdźmy dalej. Wszystkie te zapinki są, to są, proszę Państwa, zabytki z grobów w Lubowidzu. Proszę zwrócić uwagę na stan zachowania. To jest brąz. Ten zielony kolor to jest tak zwana sympatyczna patyna, czyli brąz się, będąc stopem
miedzi się utlenia. Jeżeli na zielono, to jest dobrze, bo ta patyna konserwuje. To Państwo na dachach czasami starych budynków widzą, czy na pomnikach, nie? Jeżeli jest na czarno, no to jest, to znaczy, że to środowisko jest niekorzystne, tak? Kolejne przykłady. Proszę Państwa, kultura wielbarska słynie z tego, z niebywałego rozwoju sztuki złotniczej. W archeologii mówimy nawet o tak zwanym baroku wielbarskim. Proszę zwrócić uwagę, kolie paciorków bursztynowych, szklanych. Tu jest dość duży, Państwo widzą, to są na tych koliach z cmentarzyska w Lubowidzu, pod Lęborkiem, Państwo widzą bardzo duży wybór form paciorków, tak? One były toczone na tokarkach. Paciorki szklane były sprowadzane, hutnictwo szkła było nieznane, wytop szkła na ziemiach polskich wówczas. Między innymi na terenie nad Czarnomorza były warsztaty, które tego typu paciorki szklane wykonywały. Kolie były często spinane takimi klamerkami. One proporcjonalnie, proszę Państwa, to jest maleństwo, to jest gdzieś tego typu, powiedzmy, wielkości może tego tutaj paciorka. Ale jakże misternie jest to wykonane. Kuleczka przy kuleczce, zdobienie tak zwanym zdobienie filigranem, to wszystko jest cyzelowane. Dzisiaj zachwycają te zabytki kunsztem wykonania, tak? Kolie nosiły kobiety nie przez głowę jak dzisiaj, tylko na dekolcie, stąd powiedzmy jest tak, że stąd jakby okazała część całości, tak? Stąd jakby reprezentatywna cała kolia. One były często tymi klamerkami tu spinane, tak? I przypinane dwoma fibulami do odzieży. Mazolety, też kolejny zabytek, kolejny typ zabytku typowy dla kultury wielbarskiej, tak zwane zapinki żmijowate, to ktoś nazwał w ten sposób, bo skojarzyło mu się z tym, z kształt tych główek z głową węża. Jeszcze innym typem zabytku, jaki spotykamy w grobach kultury wielbarskiej, to są grzebienie, wykonane z poroża. Proszę zwrócić uwagę na ich konstrukcję. Najstarsze grzebienie, te, które są datowane na początek, na wiek pierwszy, one były wycinane z jednej bryły rogu, tak? Róg jelenia, czy cięto na plastry i następnie wykonywano z tego grzebień. Ale wadą tego pomysłu było to, że proszę zwrócić uwagę, nie jest to zbyt... poroże jest na tyle kruche, że te ząbki się wyłamywały. No i w momencie, kiedy za dużo utracono, to cały grzebień był do wyrzucania. Ktoś wpadł na pomysł, żeby jednak zrobić takie okładziny i produkować tylko segmenty liczące tak powiedzmy po 4-5 ząbków, na których się łamie, to się wyciąga nity, wyrzuca ten wybrakowany element, wsadza nowy i można dalej używać, tak? Wypadła mi nazwa. Para srebrnych zapinek i szpila z podpierzec, ale element wyposażenia bogatego grobu kobiecego. Fibule kultury wielbarskiej również urzekają dzisiaj kunsztem wykonania, doborem materiałów, to jest srebro z aplikacjami ze złota, to wszystko jest misternie zdobione. Tu mają Państwo pseudofiligran, czyli taki, także tutaj, czyli drut, który złotnik odpowiednim narzędziem karbował, tak by nadać mu kształt kulek, filigranu. Proszę Państwa, omawialiśmy sobie, zobaczyli Państwo wybór zabytków kultury wielbarskiej, a czego tu nie było? Broni. Nie było broni. Nie było broni, ale nie było również przedmiotów z żelaza. Tak? Kultura wielbarska ma jej wyznacznikiem w archeologii jest to cechą szczególną, że jakieś regulacje ideologiczne sprawiały, że jej goci, tak, przyjmijmy, mieli bezwzględny zakaz wyposażania zmarły w uzbrojenie i w przedmioty z żelaza. Ma to chyba jakiś związek z tym, że w późnym okresie rzymskim na terenie Skandynawii odkrywamy, znane są czy tak zwane stanowiska bagienne, gdzie znajdywane są całe złoża, całe pokłady broni, tak? Nie wolno jej było Germanom brać broni zabitego wroga, nie wolno było brać jako trofeum,
Po bitwie broń wrzucano do jeziora, to osiadało, przez te 2000 lat woda wyschła. Obecnie, proszę Państwa, przy eksploracji zdejmuje się kolejne warstwy odsłania i mamy całe zachowane elementy uzbrojenia, całe tarcze drewniane, styliska włóczni, toporów i tak dalej. Także jako nośnik informacji jest to rzecz niebywała. I to jest dziwne, bo na północ od kultury wielbarskiej, powiedzieliśmy sobie, funkcjonowała kultura przeworska. Przypomnę, jak najbardziej zmilitaryzowana masa broni w grobach. Tak, to jest przykład. Miecze jednosieczne, okucia tarczy, do tego stopnia ta broń jest ważna i istotna i często spotykana, że mówimy w archeologii o horyzontach broni, one są, które pojawiają się w kolejnych po sobie fazach czasowych. Profesor Godłowski, wybitny badacz krakowski, zdefiniował to zjawisko tak, że po prostu wchodzą w użycie, że w kolejnych fazach chronologicznych używano takich, a nie innych typów broni w kulturze przeworskiej, tak? Ale coś jest na rzeczy, bo proszę Państwa, broni nie ma, ale w kurhanach, które badamy, często jest tak, że groby męskie są wyposażone w ostrogi. Czyli nie jest to broń sensu stricte, ale jakiś atrybut wojownika to jest, tak? Czy powiedzmy, zatem mamy prawo przypuszczać, że jest to jakiś substytut broni, tak? Zjawisko bardzo typowe dla kultury wielbarskiej. Ceramika kultury wielbarskiej ma swoje charakterystyczne formy, takie misy czy puchary na wysokich, to przykłady są, tak? Na wysokich nóżkach. Garnek z cmentarzyska w Drawsku Pomorskim. Dla kultury wielbarskiej typowy jest ten ornament takich gładzonych zębów na chropowaconej powierzchni lub odwrotnie. Cała powierzchnia jest gładka, natomiast takie trójkąty dookolne są chropowacone, bardzo typowe. Nawet gdybym, powiedzmy, ja będąc archeologiem, znalazł taki, powiedzmy, kawałek tego naczynia, to wiem, że jak należy na podstawie tego datować, tak? Zespół, kolekcja naczyń z iglic. Proszę zwrócić uwagę na różnicę w technologii, tak? To są pięknie wykonane, jakbyście Państwo wzięli do ręki, one są wręcz wypolerowane. Ta powierzchnia naczyń jest przepiękna, czarna, błyszcząca. Często ten ornament był wypełniany jakąś białą pastą po to, żeby go podkreślić. Obok naczynie o jasnej barwie, chropowacone. Te naczynia wypalano w tak zwanej z brakiem dostępu tlenu, te z dostępem tlenu w tak zwanej w atmosferze utleniającej, redukcyjnej, w różnego rodzaju piecach. Proszę Państwa, też masę ceramiczną przygotowywano inaczej, to był cały proces, co świadczy, że musiał istnieć osobny, wyspecjalizowany zawód garncarza, tak? Ewenement bez analogii, baranek z Bobrownik pod Stargardem, to jest gwiazda nocy muzeów ostatniej, tak? To jak powiedzmy, dzieciom się ze wszystkich całych zbiorów ceramiki akurat ten stwór się dzieciakom najbardziej podoba, nie? Proszę Państwa, zupełnie inna sytuacja ma miejsce w Dolinie Odry, w Nadodrzu, gdzie powiedzieliśmy sobie, że był to region, który poddawany był bardzo silnym wpływom kulturowym zewsząd w koło, tak? Formy zabytku, formy ceramiki kopiowane były na podstawie wzorców z kultury wielbarskiej, kręgu nadłabskiego. Bywa też, że natomiast w metalach mamy do czynienia z inspiracjami z kultury przeworskiej, tak? To z moich badań się pochwalę, proszę Państwa, na Dolnym Nadodrzu też do czynienia mamy z birytualizmem, ale jednak przewagę ma obrządek ciałopalny. Tu proszę zwrócić uwagę, popielnica z takim naczyniem towarzyszącym, ono jest zdeformowane, musiało być w ogniu stosu pogrzebowego. Ta spalenizna, którą tu Państwo widzą, to jest resztki, to są pozostałości stosu pogrzebowego. Zmarłego groby popielnicowe często obsypywano tym, co pozostało ze stosu, tak? Czyli zbierano misternie zabytki i szczątki ludzkie, wrzucano do popielnicy, natomiast jamę grobową zasypywano dodatkowo jeszcze tym, co zostało ze stosu kremacyjnego, tak? To kolejny przykład. Proszę zwrócić uwagę, że ta ceramika
jest popękana, ona jest też po wykopaniu powierzchniowo miękka. Dlaczego? Dlatego, że to nie była ceramika użytkowa, tak? To ten popielnicę, ceramikę funeralną wykonywano, ona była dedykowana wyłącznie do pochówku, tak? Do i tylko po to. Tu widzimy okucie tarczy, uchwyt tarczy. Groby jamowe również spotykamy na dolnym nadodrzu. Tu proszę zwrócić uwagę, że jakkolwiek nie ma naczynia glinianego, proszę zwrócić uwagę na bardzo regularny kształt profilu. Tutaj w tym przypadku to widzimy kości ludzkie. O czym to świadczy, że prawdopodobnie szczątki ludzkie sypano do jakiegoś, nie bezpośrednio do ziemi, ale do jakiegoś pojemnika organicznego, kosza, worka, stąd jakby ten regularny, symetryczny kształt, tak? O. Pochówki szkieletowe bywają, ale mniej nie tak często spotykane. Tutaj z moich badań grób szkieletowy. Tu widzimy fibulę na ramieniu tego mężczyzny. O nim trochę sobie powiemy za chwilę. Ubogo wyposażony grób. Tak? Ceramika jest zupełnie inna. Proszę zwrócić uwagę na zdobienie. Tak zwane kukiem zębatym. Tak? I to jest zdobienie typowe dla terenów nadłabskich. Na zasięg występowania naczyń zdobionych kukiem zębatym u nas na terenie Pomorza Zachodniego dochodzi, powiedzmy dziś kończy się mniej więcej na tej linii. Zatem wytwórczość ceramiczna jak najbardziej inspirowana była jednoznacznie z Nadłabia. Tak? Tu jest wersja rysunkowa popielnic z cmentarzyska w Czelinie, które badałem. I proszę zwrócić uwagę, że te naczynia one generalnie mają jeden obrys, tak? Czyli takie podcięte dół, załamanie cylindryczna, mniej lub bardziej szyja i ucho. Tak? I to jest i tego typu wazy stanowią ogromną większość popielnic na cmentarzyskach Dolnego Nadodrza. Tu proszę Państwa zdobienie kukiem zębatym w różnym ujęciu, ale co ciekawe, tak jak sama technika jest nadłabska, tak wzorce, na przykład te swastyki takie nakładane na siebie, czy powiedzmy te meandry blankowe, one z kolei jako żywo przypominają to, co widzimy w kulturze przeworskiej, czyli na terenie Wielkopolski i Śląska, tak? Czyli jest to kolejny przykład na to, że jednak Dolne Nadodrze było takim terenem, gdzie te wpływy kulturowe się ze sobą krzyżowały. Broń. Groby w odróżnieniu od kultury wielbarskiej, jak najbardziej broń spotykamy na Dolnym Nadodrzu. Proszę zwrócić, to jest jeden z bogaciej wyposażonych grobów męskich w Czelinie. Miecz ciężki, jednosieczny, zgięty. Dlaczego? W kulturze przeworskiej również mamy do czynienia z tym obrzędem. Broń rytualnie niszczono przed złożeniem do grobu zmarłemu. Tak? I tutaj tłumaczenie jest bardzo różne, bo część badaczy skłania się do takiej interpretacji, że umarł wojownik, czyli umrzeć w cudzysłowie musi to wszystko, co idzie z nim na drugą stronę. Tak? Zatem ten miecz trzeba zabić, zniszczyć, by jakby w tej metafizycznej postaci towarzyszył właścicielowi w zaświatach. Druga teoria jest skrajnie różna, mianowicie taka, że po drugiej stronie ta broń nie będzie potrzebna. Jest to uniwersum bez przemocy, bez jakiejś tam agresji, bez wojny, zatem broń trzeba wrażą zniszczyć, nie? Żeby nie tutaj nie wadziła. Miecze w okresie wpływu rzymskim mają dwie konstrukcje, miecze jednosieczne, będące rodzimą formą w basenie Morza Bałtyckiego. Tu Państwo widzą klamerki. Aha, tu jest jeszcze jeden przykład miecza jednosiecznego. One wychodzą później w wieku II z użycia ze względu na to, że proszę zwrócić uwagę, była to lokalna produkcja, to żelazo, sposób jego obróbki jakby nie gwarantował tak dobrej jakości jak miecze, które sprowadzano z zewnątrz, z lepszych warsztatów. Tu rekonstrukcja takiego miecza, proszę Państwa, w pokwas drewna, opięta takimi klamerkami, oczko do pasa, na którym ten miecz był noszony. Proszę Państwa, w jednym z grobów trafił nam się gladius rzymski. Nie? Czyli generalnie jest tak, że importów broni na Pomorzu Zachodnim nie ma za dużo. To jest tym bardziej ewenement, że jak sobie Państwo przypomną tam z kina, tak, czy no to miecz rzymski się Państwu kojarzy z czymś, z mieczem krótkim, długim tym sztychem, czyli tą częścią
taką tym zakończeniem głowni. Była to broń, która służyła generalnie do pchnięcia, zresztą broń o proweniencji iberyjskiej. I to była broń taka, broń legionisty. To były, proszę Państwa, gladiusy typu Mogunskiego od obozu rzymskiego, od kastelu rzymskiego, gdzie te miecze znaleziono. Natomiast to jest jak orzekli specjaliści, gladius typu Pompeje, od tychże Pompejów, gdzie zasypanych przez Wezywiusza, tak? Czyli miecz ten był dłuższy, masywniejszy też. Szkoda, że nie zachowała się cała organika, ale był najprawdopodobniej o wiele bogaciej wyposażony. Ewenement kolejny to jest taki, że na terenie Pompejów mieczy tych znaleziono dość sporo, a w Pompejach nie było garnizonu, tak? Czyli przypuszcza się, że po prostu bogaci obywatele miasta fundowali tę broń tym, którzy jakby mieli strzec ich bezpieczeństwa. Bardzo często, jak przypuszczamy, byli to weterani legionów, którzy znajdowali później pracę jako u patrycjusza, jako ochrona. Miecze te były oczywiście w sposób bardzo uczony, badane metalograficznie. Ten wykonano z jednego gatunku żelaza, także że tutaj żadnych jakichś takich wyrafinowanych procesów nie doszukano. Natomiast z tegoż cmentarzyska pochodzi również fragment innego miecza, niestety znaleziony poza grobem w warstwie ornej, zatem szkoda, bo bez takich elementów, które jakby weryfikowałyby jego datowanie. I to się okazało, proszę Państwa, że to jest miecz, którego głownie, tak, czyli ta część pracująca była wykonana techniką dziwierowania, czyli skuwania różnych prętów materiału, tak by uzyskać jakby optymalny kompromis. Tak? I to była technologia, która była do uzyskania wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach rzymskich. Groty oszczepu, kolejny typ uzbrojenia, który spotykamy na Dolnym Nadodrzu. Tu Państwo mają wybór. Proszę zwrócić uwagę na ten okaz i ten. Tu w interpretacji rysunkowej cała kolekcja grobów cmentarzyska w Czelinie. Od broni, dwa okazy grotów dzierytu, czyli broni dystansowej. Ona nie była tak popularna w okresie wpływów rzymskich. I proszę zwrócić uwagę, że groty oszczepu są trudne. Trudne w interpretacji, bo gdybyśmy sugerowali się detalami, na przykład proporcji, no to każdy z nich praktycznie jest inny, nie? Można na siłę jakby je zróżnicować, mimo tego, że spora część z nich jest sobie współczesna, zatem jako zabytek, który... I zwracano na to uwagę w archeologii, że broń, tak jak broń defensywna, na przykład okucia tarczy, jest bardzo dobrym nośnikiem informacji co do chronologii, na przykład grobów, w którym je znaleziono. Tak, broń ofensywna, groty oszczepu czy miecze już nie tak bardzo. Nie? Groty oszczepów, jeden chyba czy dwa groty strzał się tam trafiły. Nie, groty strzał czy łuk również nie był bronią popularną. Proszę Państwa, na osobną uwagę zasługują groty zdobione. Na cmentarzysku w Czelinie, gdzie prowadzę badania, znaleziono do tej pory trzy takie. Te kółka, które tu Państwo widzą, były wypełnione prawdopodobnie metalem jakimś kolorowym. Groty inkrustowane, czy groty zdobione na liściu stanowią fenomen, który jest tłumaczony znowu na dwa sposoby. Tak? Proszę zwrócić uwagę na ich występowanie. No to są dorzecze Odry, Wisły i Nawia. Tak? Część badaczy wskazuje, że i stąd jakby dwa różne kierunki wywodzenia ich pochodzenia. Tak? Pierwsi, część badaczy uważa, że mają one proweniencję na wskroś skandynawską i tutaj się wskazuje, powiedzmy, na to, że te symbole, które tam są ryte, czy które umieszczono, one tu się szuka jakichś powiązań z runami. Natomiast ci, którzy wskazują na pochodzenie południowo-wschodnie, wskazują na zupełnie inny kierunek, mianowicie na ludy sarmackie.
Bo część z tych i tutaj się z kolei wskazuje na podobieństwo tych symboli z tangami, tak? Czyli takimi symbolami, które koczownicy używali do oznaczania własności, między innymi. Tak, na marginesie, proszę Państwa, część te tangi, one sarmackie, one często mają postać jakiejś podkowy, strzały, skrzyżowanych strzał. Co nam to przypomina? Część herbów szlachty polskiej, tak? Stąd właśnie wywodzono też, stąd powiedzmy, stąd tutaj doszukiwano się pochodzenia naszych sarmatów. Umba tarcz. Od formy powiedziałem, że one są dobrym ratownikiem. Są. Proszę Państwa, tu są od takiej toszkowatej formy, od najstarszego do najmłodszego typu. Najstarsze datowane na wiek pierwszy, początek wieku pierwszego, takie proste stożki. One później nabierają takich kolców. To jest typy niemiecki archeolog Martin Jan w 1916 roku opracował, napisał monografię broni germańskiej. Do dzisiaj z tego korzystamy. Później one umba tarcz nabierają, zaczęto zaopatrywać w takie kolce. Czemu one służyły, to nie wiadomo do końca. Jedno ze źródeł opisuje, jak to w Brytanii te kolce w czasie walk z Piktami używano do tego, żeby ich żgać, ale gdyby Państwo wzięli do ręki, no to one jakieś, to umbo, no to ono jakoś nie sprawia wrażenia czegoś, co można by użyć, jakiegoś elementu tego umba, które można by użyć w praktyce, tak? Tu ciekawostka, umbo naprawiany, tak? Pękło, czy ktoś przyłożył, czy źle tam przekuł, ale jest załatane. I na końcu, do tego sobie wrócimy, i macze tarcz, również od najstarszego od form najstarszych z takimi kropelkowatymi płytkami i dwoma nitami, aż do najmłodszych z takimi, to jest na forma najmłodsza, niż tam połowa, gdzie datowano już na drugi, trzeci wiek z takim trójkątnym mocowaniem nitów. Czemu one służyły? Ano temu, że konstrukcja tarczy germańskiej wyglądała w ten sposób, że płytę wykonywano z desek, wycinano w środku otwór, od strony użytkownika nabijano, tu Państwo widzą jakiś taki knebelek, żeby było za co chwycić. Nie zawsze, ale bardzo często wzmacniano ten uchwyt takim właśnie pasem z żelaza, to było jego rolą, natomiast żeby jakby chronić palce od strony, no, od strony zewnętrznej, to zamykano tą dziurę tego typu miseczką, tym umbem. I proszę Państwa, to są bardzo, te tarcze jakby sprawiają, to są okazy z jednego ze stanowisk bagiennych, o którym wspomniałem, tak dobrze zachowane w środowisku akwatycznym. Ale uwagę zwraca to, że one są bardzo cieniutkie. No to jest centymetr, półtora, także się dziwimy, że one nie uległy jakoś, nie wiem, przy pierwszym uderzeniu tam miecza czy oszczepu, że one wytrzymały. Zatem, jak się wydaje, raczej tarcza miała pełnić funkcję jakiejś membrany, tak? Miała być bardziej elastyczna niż powiedzmy taką, odznaczać się taką twardością powierzchniową, żeby ten cios tamować, tak? Umbo. Półkoliste typu Jan 8, to najpóźniejsze, datowany już tam na trzeci wiek bodajże. Proszę Państwa, ono jest ciekawe, bo istnieją wskazówki, przesłanki, by upatrywać tutaj inspiracji umbami legionowymi. Legioniści rzymscy na tych dużych tarczach, które Państwo znają również tam z filmu, z kinematografii, nosili takie półkoliste umba, one były kopiowane przez wojowników barbarzyńskich. Skupisko ich mamy na terenie Oslofjordu i, proszę Państwa, tutaj gdzieś w okolicach naszego dolnego nadodrza, tak? Przykłady grobów, grobów męskich, najbardziej taki powszechnych. Grób męski wyposażony był zazwyczaj w tarczę, oszczep, jakąś tam jedną fibulę. Pozwoliłem sobie jakby zrobić analizę struktury takiej drużyny plemiennej nadodrzańskiej na podstawie grobów Strzelina, to jest miejscowość w gminie Mieszkowice. No i wychodzi na to, że
ilość, w dwóch grobach znaleziono ostrogi, zatem wojownicy konni nie byli tutaj jakby wiodącą siłą. Powszechnym elementem wyposażenia wojownika był oszczep tarcza, rzadziej powiedzmy pojedynczy jeden oszczep już bez niczego, no i całe mrowie z tyłu pochowanych zmarłych, którzy nie mieli tego, nie mieli nic, tak? Wszystko, proszę Państwa, się zmienia w IV wieku, w okresie wędrówek ludów. Kultura wielbarska pomału zanika, natomiast na terenie Pomorza Zachodniego formuje się tak zwana grupa dębczyńska od miejscowości Dębczyna pod Białogardę. Ceramika, którą spotykamy, nie jest już tak wyszukana. Proszę zwrócić uwagę, to jest cmentarz, i formy są uboższe, i też technologicznie ona jest gorzej wykonana. Jednym z takich, i też jest mniej stanowisk, tak? Nie ma takiej, ta sieć osadnicza ewidentnie żadnieje. Jednym z takich ważniejszych stanowisk dla badań nad okresem wędrówek ludów na Pomorzu Zachodnim jest osada w Lubieszowie pod Gryficami. Proszę zwrócić uwagę, gdzie odkryto między całe pozostałości ślady zagród z takimi domami halowymi, gdzie, jak przypuszczamy, mieszkali domownicy razem z inwentarzem. Ceramika z tejże osady wykonana bez zachowania proporcji, gorsza technologicznie, ewidentnie odstaje poziomem od tego, co było w okresie wpływów rzymskich, powiedzmy tam parę dekad wcześniej, tak? Typowym elementem zdobniczym w garncarstwie okresu wędrówek ludów stają się stempelki. Naczynia zdobiono stempelkami garncarskimi, także to jest taki wyznacznik, tak? Natomiast przedmioty metalowe, fibule, nabierają masywności. To są typowe zapinki z późnego okresu rzymskiego, z okresu wędrówek ludów, z takimi guzami. Między innymi fibule pojawiają się tak, również zdobione emalią, starczkami, ale proszę Państwa, okres wędrówek ludów ma też coś, czym urzeka, i to są przepiękne, masywne zabytki z metali szlachetnych. Dwie para zapinek ze Świelina, ich było więcej, proszę, to był element w 1904 roku przy budowie kolei wąskotorowej. Odkryto depozyt takich zapinek, one były pod kamieniem schowane prawdopodobnie albo w celach kultowych, albo po prostu ktoś chciał to gdzieś ukryć. Proszę zwrócić uwagę, to jest rekonstrukcja, tak? One były, część by ta była wybrakowana, przedwojenna rekonstrukcja. Piękne zdobienie techniką kerpsznet, czyli takiego wycinania, samo zdobnictwo typu Suzdala, czyli nawiązujące do Skandynawii. Kolejna fibula podobna z Trzebiatowa, również proszę zwrócić uwagę, przepiękne zdobnictwo, to jest masywna zapinka. Poza depozytami zapinek w okresie wędrówek ludów następuje wysyp skarbów czy depozytów monet. Tak? Jest to świadectwo tego, że jakieś niepokoje na Pomorzu czy generalnie w Barbarikum miały miejsce, chowano to co było cenne. Skarb folisów, czyli z monet brązowych z Sibina, naczynko z Reska ze skarbem denarów, zatem różne monety były gromadzone. Tu ciekawostka, samo naczynie, to jest typowa taka waza grupy dębczyńskiej o takim dość nieciekawym, powiedzmy technologicznie czy stylistycznie wyglądzie. Natomiast ten zbiór denarów, który tam jest, to jest powiedzmy nawet o jeden wiek wcześniejszy, tak? Czyli tak długo moneta była w obiegu, może nie w obiegu, traktowano ją po prostu jako jej wartość stanowi kruszec, a nie nominał, tak? Kolejny przykład pięknych zabytków z okresu wędrówek ludów w zbiorach szczecińskich. Naszyjnik z Stargardu, złote płytki ze Skalina, prawdopodobnie będące również zakończeniem naszyjników. Wraz z upadkiem Imperium Zachodnio-Rzymskiego wiodącą siłą taką polityczną w Barbarikum staje się Bizancjum i ma to przełożenie również w materiale archeologicznym. Pojawiają się skarby monet bizantyjskich. Tu ciekawostka, proszę Państwa, to jest skarb z Karsibora. Proszę zwrócić uwagę na ten okaz. One są ustawione awersem i rewersem.
postać cesarza en face w tej samej stylistyce, natomiast tutaj widzimy bokiem. I to taką paskudną. Dlaczego? Jest to naśladownictwo ostrogockie monety bizantyjskiej. Ale na Pomorzu pojawiają się również w okresie wędrówek, gdzieś w wieku V, wpływy skandynawskie, łącznie z enklawami osadnictwa skandynawskiego. Przepiękny zbiór złotych zabytków z Słuchania. To była pierwotnie jedna kolia. Proszę Państwa, tutaj proszę zwrócić uwagę te dwa brakteaty, tak? Czyli takie monety, które mają tylko jedną formę. Tu widzimy postać na koniu z napisami runicznymi. One są niemal identyczne. Prawdopodobnie, jak przypuszczamy, jest to wyobrażenie Odyna na koniu. Stempel. Tego typu brakteaty skandynawskie znane są także z innych stanowisk, między innymi był taki skarb z Karlina odkryty, ale nie samym metalem żył, tak, człowiek. Proszę Państwa, rekonstrukcja osiedla, tak, barbarzyńskiego osiedla germańskiego z okresu wpływów rzymskich. Proszę zwrócić uwagę, chata, jakiś przydomowy ogród, pole. Tego typu osady w okresie wpływów rzymskich, osady generalnie, czy osiedla dzielimy na osady mieszkalne i produkcyjne. Są takie stanowiska, gdzie na terenie powiedzmy na pół czy 3 hektara odkrywane są wyłącznie piece, jakieś urządzenia do związane z metalurgią żelaza, piece wapiennicze. I gdzieś tam w jakimś dystansie od tego kolejna osada, gdzie są ewidentnie budynki, odkrywane budynki mieszkalne. Czemu to służyło? Jak się sądzi temu, żeby po prostu od miejsc zamieszkania odseparować niecenie ognia, tak? I całą czynność, która może stanowić wszystkie formy aktywności, które mogą zagrażać, tak? Badamy, czy celem jakby archeologa takim finalnym jest badanie całej sieci osadniczej w mikroregionie, tak? Bo możemy mówić, że czy zachwycać się tym, że cmentarzysko jest bogate, że osada jest bogata, ale generalnie odkrywamy, czy rekonstruujemy życie, taką rzeczywistość całej społeczności. Tu mają Państwo przykład z nad Parsenty, gdzie od lat 80. badaniami objęto cały kompleks osadniczy z okresu wpływów rzymskich. I proszę zwrócić uwagę, duże osady, mniejsze osady, część była osadami stałymi, gdzie mieszkano dłużej, natomiast towarzyszyły im też osady takie sezonowe, związane na przykład z wypasem bydła, z eksploracją zasobów, zbiórką jakiegoś tam, eksploracją lasów, gdzie one były po jednym roku zarzucane, przenoszono się gdzie indziej, tak? Ale powiedzmy w ramach jakiegoś mikroregionu. Cóż jeszcze? Aha, podstawą, proszę Państwa, było rolnictwo. Tu mają Państwo pole pradziejowe, to jest z terenu Danii, pozostałość pola uprawnego, ślady orki. Proszę zwrócić uwagę, że one są, pola były orane w kratkę, tak? Orano w jednym kierunku, następnie pod kątem prostym lub na skos. Przypomnijmy sobie kurhany kultury wilbarskiej, pod nimi również prowadzono orkę. Dlaczego? Dlatego, że używano do orki radła. Puk, który znamy dzisiaj, po prostu i który odkłada skibę, pojawia się dopiero w średniowieczu. Ta technologia, czy użycie tego narzędzia powodowało, że pola musiały być orane w ten sposób. Mało tego, musiały być sezonowane ze względu na jałowienie. Proszę Państwa, tu przykład grobu wyposażonego szkieletowego z okresu kultury przeworskiej tym razem, ale z okresu wpływów rzymskich z elementami, tak zwany grób rolnika, bo z elementami narzędzi rolniczych. Tak? Tu mamy okucie radła, jakiś półsierp. Inną formą, proszę, żeby te narzędzia wykonać, należało oczywiście pozyskać żelazo i był to cały proces. Od kopania rudy należało wyprażyć w stosie, dać jej się jakby przestygnąć, później odkuć do pieca. Proszę Państwa, na rudę żelaza wrzucano tak przygotowaną do pieca dymarskiego czy też kotynkowego
na przemian z węglem drzewnym. Jego produkcja to był osobny, też osobna gałąź jakby wytwórczości czy rzemiosła. Znane są mielerze, czy ślady mielerzy na osadach z okresu wpływu rzymskich, zatem to wszystko dowodzi, że po prostu musiały już istnieć wyspecjalizowane zawody, tak? Wydajność tych pieców była bardzo niewielka. No i to raz, a dwa, że były to jednorazowego użytku urządzenia, zatem stąd te pola dymare, o których Państwo słyszeli, które odkrywamy. Natomiast skąd one się wzięły? Ano prawdopodobnie stąd, że kiedy wybuchły wspomniane wcześniej wojny markomańskie, część plemion ruszyła za Limes walczyć, natomiast mieszkańcy dorzecza Wisły stwierdzili, że jednak lepszym interesem jest produkcja dla nich broni i to im w zupełności wystarczy. Tak? No i część badaczy tak tłumaczy jakby to rozległe, obecność tych rozległych stanowisk dymarskich. Tak? Przykłady pradziejowych, przykłady z narzędzi kowalskich znalezionych w grobach z okresu wpływu rzymskich, pilniki, czy one się czymś różnią od współczesnych, powiedzmy, czy jakichś tamtych, które jeszcze niedawno na wsiach można było zobaczyć? No nie bardzo, nie? Piece garncarskie do produkcji ceramiki. Jedna komora, to też z moich badań, proszę Państwa, tu tego nie widać, ale generalnie należało stworzyć dwie komory z takim przedmuchem po to, by w jednej części palić ogień, gorące powietrze wypalało ceramikę, tak? Cały w ogóle proces przygotowania masy ceramicznej przez garncarzy w ten sposób, że glinę pozyskiwano ze złoża, ona była następnie sezonowana. Chodziło o to, żeby przez jedną czy dwie zimy wymrozić wszelkie, powiedzmy, drobne ustroje, życie biologiczne, żeby zachowała się tylko ta czysta, powiedzmy, chemia w niej. Glina była następnie rozdrabniana, szlamowana, czyli mieszana z wodą, rozlewana w specjalnych jakichś takich domach, żeby grawitacyjnie osiadła i tak przygotowany surowiec można było użyć do produkcji naczynia. Nigdy nie lepiono w pradziejach ceramiki z samej gliny, tak? Bo gdybyście Państwo tak zrobili, włożyli do pieca, to wyjdzie z tego bryła pumeksu, ta masa ceramiczna, glina zacznie gazować. By tego uniknąć, mieszano ją z tłuszczem kamiennym najczęściej po to, by ustabilizować samą masę ceramiczną, formę naczynia, ale też, żeby ustabilizować nagrzanie czy przepływ, absorpcję temperatury. Studnie, kolejne urządzenie, kolejne obiekty takie gospodarcze, które spotykamy na osadach w okresie wpływu rzymskich. Co ciekawe, nawet jeżeli osada była nad wodą jakoś bieżącą czy nad jeziorem, to studnia musiała być w osadzie. Ciekawe jest to, że często tu są różne konstrukcje, tak? Proszę zwrócić uwagę, taka cembrowina z desek, jaką dziś też spotykamy. Tutaj z wydrążonego pnia. Tutaj mamy też w formie takiej wyplatanej z łyka. Ciekawe jest to, że często w studniach z tego czasu znajdujemy kości zwierzęce, które noszą ślady ewidentnej obróbki tuszy. Być może jest tak, że jak już powiedzmy, że część studni, które wyschły, używano po prostu jako chłodziarki do trzymania żywności. Jak myślimy o barbarzyńcy, no to on musi wyglądać tak, bo nam się kojarzy, nie? A jak to wygląda, powiedzmy, z badań tych szczątków, które mamy do dyspozycji? Grób mężczyzny, też z moich badań, proszę Państwa, bardzo, bardzo był specjalistycznie badany pod różnym kątem, no i nie wygląda w ten sposób, nie? Zmarło mu się w wieku, o ile pamiętam, około 30. Zmiany zwyrodnieniowe w obrębie panewki stawobiodrowego, łokciowego, kręgi piersiowe, stwierdzono ślady zaburzeń metabolicznych. Czyli co? Ciężka fizyczna praca, dieta do niczego, tak, awitaminoza. Na cmentarzyskach ciałopalnych połowa grobów, zazwyczaj to są groby dzieci poniżej 12 roku życia. Także mało kto, stąd powiedzmy też się tym tłumaczy, że ci barbarzyńcy tak śmiało parli na południe, bo po prostu tam było im lepiej, nie? Aha, ale proszę zwrócić uwagę na ząbki. Co w nich jest ciekawego? Że są zeszlifowane po prostu do, tak jak blat tego stołu. Dlaczego? Dlatego, że główną podstawą diety były wszelkiego rodzaju kasze,
a nie potrafiono usunąć piasku z ziarna. I ząbki pracowały, natomiast plusem było to, że nie mieli próchnicy. Nie? Proszę Państwa, makabrycznym źródłem informacji są zwłoki czy pochówki bagienne, jeżeli chodzi o dietę, o stan zdrowia. To taki najsłynniejszy chyba człowiek Stolund. Proszę zwrócić uwagę na makabryczny szczegół, czyli ten postronek na szyi. Pisze ponownie Tacyt i też inni kronikarze, że u Germanów do bagna wrzucono wszystkich tych, którzy popełniali najgorsze zbrodnie przeciwko, powiedzmy, porządkowi społecznemu, tak? Czyli dezerterów z pola walki, zdrajców, mężo, bójców, ojcobójców, tak? Także to wszystko, to jakieś, powiedzmy, za perwersje seksualne, to wszystko. Dlaczego? Dlatego, proszę Państwa, że dziś wiemy, że powiedzmy bagno, no to jakiś teren podmokły, tak, który można eksplorować, w tamtych czasach nie. Środowisko wodne to była brama do zaświatów, tak, cokolwiek tam weszło, to już nie wracało. Dlaczego nie wiedziano, więc tak to sobie tłumaczono, tak. Stąd na przykład też mamy w całych pradziejach zjawisko tak zwanych ofiar akwatycznych, czyli bagiennych, tak, rzeczy cenne wrzucano do wody jako, czy do bagna jako wotum, no bo wiadomo, że to bezpowrotnie już szło do bóstwa, tak, nie można było tego odzyskać. Aha, proszę Państwa, znaleziska, badania treści żołądka oczywiście były prowadzone. Znaleziono kilkadziesiąt gatunków, głównie roślinnych, tak, pożywienia roślinnego i dzikich i uprawnych. Głównie proszę zwrócić uwagę, to są też wyniki badań makroszczątków roślinnych ze stanowisk archeologicznych. Pszenica, jęczmień, owiec to jest podstawa, w mniejszym stopniu len, wyka, żyto, mak, konopie to również było elementem diety, tak? Hodowla, bydło, proszę Państwa, w takie długorogie świnie, półdzikie. Zarówno bydło, jak i świnie nie były trzymane przy domu, tylko raczej były wypasane po gdzieś tam przy osadach w lesie, tak aby się same używiły. Do tego stopnia, że nawet znane są we wczesnym, i tak było jeszcze w średniowieczu, znane są we wczesnym średniowieczu sprawy sądowe o to, powiedzmy, że maciora poszła do lasu, dzik ją pokrył, bo to też było jakby celem tego zabiegu, by latały po świeżym powietrzu świnie. No i ludzie się procesowali, prawda, do kogo teraz potomstwo należy, tak, czy do tego, co ma świnie, czy do tego, gdzie tam, powiedzmy, czy do właściciela terenu, na którym świnia zaszła, tak. I tyle, nie. Owce jak najbardziej, owce hodowano, najbardziej przypomina te owce dzisiejsza owca wrzosówka, to Państwo widzą. Zresztą w tych kurhanach, w kurhanach kultury wilbarskiej znane, odkrywane są również szczątki odzieży wełnianej. I tu specjaliści wskazują na bardzo, bardzo wysoką jakość tych tkani, tak, że tutaj się nawet część badaczy wskazuje, że być może eksport tkanin, eksport wysokiej jakości wełny był znaczącym elementem gospodarki w kulturze wielbarskiej, nie? Drób jak najbardziej hodowano. Zwierzęta dzikie, to co nam się kojarzy, prawda, z barbarzyńcem, ten obelisk, który jadł dziki, tak? Ale nie. Na tych osadach, które ja badałem, to kości zwierząt dzikich to jest tam od 1,5 do 3%, czyli to nie była jakaś tam wiodąca część diety, tak? Dzik, jeleniowate, bóbr jak najbardziej, ryby również spożywano. Te, które powiedzmy jakoś jakby gabarytami, tu jej siotra jeszcze brakuje, również na niego go łowiono, te, które powiedzmy do tej masy mięśniowej jak najbardziej jakby były najbardziej korzystne, tak? Mamy za 2 tygodnie, proszę Państwa, co? Tu jest czwartek, tak? Więc żeby miło zakończyć, przepis na rzymskie pączki, czyli globi, tak? Można zrobić zdjęcie i się nacieszyć. Serdecznie Państwu dziękuję.